Cześć, siemanko, witam was, jest 10 lutego, w końcu udało się rozpoczęcie sezonu, można powiedzieć. Jestem na zbiorniku PZW, jest to łowisko Gwaruś, jestem na stawie no kill i w końcu udało mi się wyskoczyć, że tak powiem, na grunt. Będę dzisiaj łowił na metod feedera. Nie wiem, pogoda piękna, zobaczymy co z tego będzie, mam nadzieję, że wpadną jakieś pierwsze karpie. Oczywiście jest to pierwszy mój wypad w tym roku, jeśli chodzi o metod feeder, bo tam byłem kilka razy na spławiku, raz na lodzie udało się wyskoczyć, także co, ja nie tracę czasu, wyciągam graty i lecimy. Jeśli filmik wam się spodoba, oczywiście zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, lecimy. Dobra, kilka słów o miksie, który użyję. Kupiłem sobie Swim Steam F1 z dynamita na zimną wodę. Wymieszam to z miksem z Featherbite, ochotka konopia. Nie będę rozrabiał tego za dużo, bo nie ma sensu. Także żadnej filozofii. I zaraz rzucamy. Tak, pierwsza wędeczka. Malutkie dumbbellsiki, 4 mm. Zobaczymy, czy się sprawdzą. Żółty, a żółty nie idzie. Tak, jeszcze wam pokażę zestaw. Metoda 20 gram. Bardzo mały haczyk. Z kresty 16 z gumką. No i co, lecimy. No i tak, mamy pierwszą rybę w tym sezonie, pierwszy karp w tym sezonie. 10 lutego, piękny, no około 2 kilo na pewno. Prawie 3. No nawet koło trójki bym liczył. O, tutaj patrzę, bo drugie branie. Także super sprawa, wypuszczamy go. Pierwsza ryba zaliczona.
kolejny piękny karpik. Super woda, naprawdę gwaruś w lutym. Coś pięknego, można się pobawić. Leci do wody. W paru godzinkach taki mały leszczyk, ale liczy się branie, leci do wody. No i tak, druga połowa dnia, jest godzina 14. No i po kilku godzinach znowu jakieś branko, także zaraz zobaczymy co to. Fajny. Dobra. Dobra. No i dobra. Kolejne dwa karpiki. Klasa. No i jak na luty uznałem, że nie będę używał jakichś wielkich 8-milimetrowych przynęt. Użyłem bardzo malutkich, zresztą możecie zobaczyć, 4 mm takie Micron Wafters z Federbitesa. Sprawdziły się, udało się coś połowić. Jak na środek zimy to chyba nie jest źle. Pierwsze karpie wpadły, także elegancko. Jest południe, jeszcze kilka godzinek przede mną, zobaczymy czy uda się coś złowić. Walczymy. Tak, mamy już po godzinie 16. My się właśnie zwinęliśmy. Nagrywam wam z samochodu, bo no dosyć mocno wieje, także wiadomo, ta jakość audio później jest średnia, a chciałbym, żebyście mnie dobrze słyszeli. Będę musiał pomyśleć o jakimś mikrofonie takim, powiedzmy, bezprzewodowym. Zobaczymy. Ale o rybach. Udało się fajnie połowić. Metod Feder w zimie się sprawdził. Byliśmy też na stawie, gdzie jest sporo tej rybki, ale i tak fajnie, że w lutym udało się połowić sporo tych karpi. Nie wiem, z 5-6 wyciągnąłem, kilka się wypięło, kilka brań straconych. No i co, to tyle. Dzięki, że dobrnęliście do końca. Zapraszam na kolejne moje filmy. Trzymajcie się, siemano, do następnego.